wrócisz tutaj, wiesz co, ja bym sobie wyszedł na chwilkę. Oczywiście. Żart! Oj, taki niewinny żarcik. To nie żart! Nic ci się nie stało. To była błyska! Zwykły żarcik. Głupie! Ach, nie znasz się na żartach. Nie znam się na żartach, nie znam się na żartach. Końca dnia. A nic takiego się nie stało. Zwykły żarcik. Co ja teraz będę jadł? Ktoś do mnie dzwoni. Halo? Halo? No ktoś mi przykleił telefon. To głupie żarty! Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Witamy serdecznie. Dzisiaj śmiesznie. Dla kogo śmiesznie, dla tego śmiesznie. No właśnie, dlaczego nie śmiesznie dla mnie? Zacznijmy od tego, że czym jest żart? Żebyśmy sobie wyjaśnili, czym jest żart. Wszyscy lubią się pośmiać. Tak. Lubimy czasem nawet zrobić jakiegoś psikusa innej osobie. Tak. Ale taki dobry żart to jest taki żart, którym ta osoba, której zrobiono ten psikus, wie, że to jest żart i jest i jemu też jest śmiesznie, bo dał się nabrać, bo wiedział, że to naprawdę jest dla niego przyjemne. Lub przynajmniej nie niebezpieczne lub nieprzykre. Mm-hmm. Czyli dobry żart jest wtedy, kiedy śmieją się dwie strony, tak. Albo przynajmniej ta druga strona nie płacze. Mm-hmm. Jasne, to w tym ujęciu, które było przed chwilą, to śmiesznie było tylko jednej stronie, tak. A druga jak osoba widzieliście. Raczej cierpiała i to fizycznie, potem cierpiała głód i na końcu podczas kolejnego nieśmiesznego żartu została zniszczona jej własność. Tak, na dodatek ta osoba wpadła w szał, a o tym sobie za chwilkę porozmawiamy. Słuchajcie, czasem mamy taką potrzebę zrobić jakiś żart komuś. Oczywiście to przychodzi w jakimś momencie. Czasem wpadamy w jakąś grupę, gdzie myślimy sobie, a zrobimy komuś jakiś żart. I to jest bardzo niebezpieczny moment. Bo to jest moment, w którym wydaje nam się często, że robimy coś super przyjemnego, śmiesznego i dla tej grupy rzeczywiście tak jest. Ale nie bierzemy pod uwagę tej drugiej osoby, której ten żart robimy. Oczywiście czasami zdarza się tak, że ktoś jest na początku niezadowolony z żartu, a później miło go wspomina. Tak. Ale no nie wydaje mi się, żeby ktoś mógł miło wspominać przyklejenie jego telefonu do stołu, w której to sytuacji ten telefon musiał zostać zniszczony, żeby go odkleić, lub zniszczony stół. Żeby rozkleić stół i telefon. No przyjemne, a przede wszystkim bardzo niebezpieczne było twój pierwszy żart, który spowodował, że raz, bolało mnie, więc to nie mogło być przyjemne,
Drugie, naprawdę mogło być bardzo niebezpieczne w skutkach. Więc fajnie jest, kiedy weźmiemy pod uwagę przy żartach, zrobimy takie małe zatrzymanie przez chwilkę. Pomyślimy, co będzie, jakie będą konsekwencje tego mojego żartu. Zgadza się, bo czasami mówi się o tym, że są tak zwane głupie żarty. No właśnie. I teraz głupi żart właśnie jest takim żartem, którym jakby no, druga strona niespecjalnie dobrze się bawi. Ale chyba największym problemem są żarty niebezpieczne. Tak, tak. I takich żartów jest bardzo wiele. One są niestety ciągle popularne. Jednym z najbardziej popularnych żartów niebezpiecznych jest żart, który polega na tym, że ktoś komuś odsuwa krzesło, kiedy ta osoba nie widzi tego. A to jest bardzo niebezpieczny żart, bo może skończyć się naprawdę pogotowiem, utratą zdrowia. A może i nawet życia. Mm-hmm. Bo wyobraźmy sobie dorosłego mężczyznę, który waży 90 kg, któremu odsunięto krzesło, kiedy sięga po sól w stołówce, on o tym nie wie, chce usiąść i z pełnym impetem przewraca się i tak się składa, że za jego plecami jest betonowy parapet. No nie trzeba tutaj jakiegoś mężczyzny, który będzie dużo ważył. Każdego człowieka, który usiądzie i przewali się z tyłu, uderzy głową, może być to naprawdę niebezpieczne. Pomyślmy, słuchajcie. I wtedy jakby sytuacja wymyka się spod kontroli, bo miało być śmiesznie, a robi się tragicznie. Tak. I teraz nawet jeżeli powiemy, że to miał być żart, no to powiemy to jego rodzicom, jego kolegom, że to, że on leży w szpitalu, to miał być tylko żart? I my z pewnością ten żart zapamiętamy do końca, ale nie jako żart, tylko jako coś strasznego w naszym życiu. I będziemy zawsze sobie myśleli, gdybym wtedy pomyślał, gdybym przez chwilkę zatrzymał się w tym żarcie i zastanowił się, jakie będą konsekwencje tego żartu, to najprawdopodobniej byśmy tego uniknęli. I po to jest ten odcinek, słuchajcie. Za każdym razem, kiedy chcemy zrobić głupi żart, wystarczy tylko pomyśleć. Czy konsekwencje wynikające z mojego żartu mogą być bardzo przykre lub niebezpieczne dla tej osoby? Jeżeli na oba pytania, czy przynajmniej na jedno odpowiemy sobie tak, no to chyba trzeba byłoby zrezygnować z tego żartu i wymyślić inny. Bo to nie znaczy, że nie mamy sobie żartować. Tak? Tylko mamy to tak robić, żeby ta druga strona nie cierpiała na tym żarcie. Pamiętajmy o tym, że z tego żartu mogą być jakieś konsekwencje, których nie bierzemy pod uwagę. Czyli osoba, która jest tą osobą, której... Obiektem żartu. Obiektem żartu. Może być smutna. Może być jej przykro, może płakać z tego powodu, pamiętajmy o tym, a wtedy... Może być wściekła, tak jak w scence. Może być wściekła, może być załamana, może być czuć się odrzucona, no i może wpaść w szał, jak było na samym końcu, kiedy te żarty naprawdę są kompletnie nieśmieszne, a jednocześnie robią krzywdę. Oczywiście, trzeba również pamiętać o tym, że kiedy żartujemy, albo robimy psikusy, to też powinien być w tym umiar w ilości. Jeżeli robimy jednego psikusa, to najprawdopodobniej wystarczy, bo po trzecim przestaje być śmiesznie, nawet kiedy one nie są bardzo dokuczliwe, przykre, to i tak któryś z kolei powoduje, że jest nam nieśmiesznie, a smutno. Wydaje się, że chyba każdy z nas kiedyś zrobił nieśmieszny żart. I każdy z nas ma jakieś z tego wyobrażenia, że wcale nie było śmiesznie później po takim żarcie. Oprócz tej osoby, której to zrobiliśmy, to jeszcze chyba nam, bo musieliśmy ponieść konsekwencje tego głupiego żartu. Bo zawsze, pamiętajcie, do tego jeszcze ponosimy konsekwencje tego. Tak, jeżeli przesadzimy, jeżeli zniszczymy komuś rzecz, doprowadzimy do jakiejś sytuacji, do jakiejś straty, no to najprawdopodobniej będziemy musieli za to zapłacić. W takim razie jeszcze raz na koniec. Kiedy chcemy zrobić taki żart, głupi żart lub żart, który wydaje nam się naprawdę śmieszny, zatrzymajmy się i przez chwilkę pomyślmy, jakie będą konsekwencje tego żartu. To często rozwiązuje sprawę. Teraz bardzo dużo widzimy, oglądamy tak zwanych pranków. Pamiętajcie, że większość z nich, albo przynajmniej połowa, to
to są ustawki. Tak, wyreżyserowane żarty, są wyreżyserowane, co do których te osoby umawiają się. Jest to pewnego rodzaju scena, jest to pewnego rodzaju film wyreżyserowany. Słusznie. Więc jakby tutaj to może wyglądać na nieśmieszny czy śmieszny żart, który nie przysporzył nikomu problemów, ale to tylko dlatego, że obie strony były na to przygotowane. Czyli czasem taki prank może być inspiracją, my chcemy powtórzyć taki happening, taki prank, a potem się okazuje, że to w rzeczywistości wygląda nieco inaczej, jest dużo płaczu i bólu. Są zniszczenia, ktoś ma zniszczone mieszkanie, ktoś ma zniszczone ubranie i tak dalej, i tak dalej. Tak. Zatem, żeby żart był śmieszny i dobry, żebyśmy mogli opowiadać o nim jeszcze po latach, to ważna zasada jest taka, żeby każdy z niego się mógł pośmiać. Nie tylko żartujący. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy.